A moim gościem, tak jak mówiliśmy, jest minister zdrowia Adam Niedzielski. Witam serdecznie, panie ministrze. Kłaniam się, witam państwa bardzo serdecznie. Panie ministrze, fala opada, ta czwarta fala opada, czy mamy płaskowyż? No, jeżeli chodzi o liczbę infekcji, to mamy opadającą falę i faktycznie, tak jak pan mówi, przez długi czas jednak to apogeum się utrzymywało, ale teraz już widzimy takie wyraźne symptomy spadku. No, na pewno też do przyspieszenia spadków przyczyni się to, że na 3 tygodnie w tej chwili zaprzestaliśmy nauki stacjonarnej, bo mówię tu o poszerzeniu tego okresu ferii bożonarodzeniowych, o zdalną naukę. Też wydaje się, że mamy za sobą ten szczyt hospitalizacji, bo w tej chwili mamy mniej więcej 23 800 hospitalizacji, a w apogeum mieliśmy 24,5 tysiąca. To ale jeszcze nie jest duża zgony różnica. Zgony jeszcze cały czas przed nami. Tak, myślę, że szczególnie ten dzisiejszy wynik jest naprawdę zatrważający. Zatrważający w tym sensie, że to jest ponad 750 osób, które... 775 dokładnie. W związku tak. z COVID-em niestety zmarło. Pod tym względem oczywiście prowadzimy szczególną analizę, z czego to wynika. Przede wszystkim zawsze w środę mamy pewnego rodzaju efekt takiej sprawozdawczości skumulowanej za weekendy, bo ta biurokracja szpitalna działa, no powiedziałbym, z takim pewnym opóźnieniem, ale niezależnie od tego wiemy, że blisko 250 przypadków z tych zgonów to są osoby zaszczepione, co oznacza, że ponad 500 to są osoby niezaszczepione, co stanowi ponad 75%. I rozumiem, że w kolejnych dniach jeszcze te niestety wysokie liczby, jeśli chodzi o zgony, mogą się utrzymywać. To znaczy, wie pan, każda liczba zgonów z powodu dramatyczna, COVID jest dramatyczna i tutaj ja absolutnie nie chciałbym się odnosić do tego, jak do pewnej żonglerki liczbowej, ale myślę, że jednak, tak jak mówiłem, że mamy za sobą ten szczyt infekcji i szczyt hospitalizacji, to myślę, że ten tydzień jest tygodniem, kiedy rzeczywiście będziemy mieli to apogeum w tej fali, z którą mamy w tej chwili no, do właśnie czynienia. Chciałem przejść do tych 3 tygodni, które mamy teraz przed sobą. Oczywiście dzieci rzeczywiście są na nauczaniu zdalnym, potem będą święta, potem będzie Sylwester, na którym część obostrzeń zostanie zdjętych. Pan minister mówi, że to powinno wygasić, ale pamiętajmy, do Polski wrócą. To naturalne, na święta ludzie z całej Europy, Polacy pracujący w różnych miejscach, będą się spotykać z rodziną. Potem będzie Sylwester, na którym obostrzenia zostały nieco poluzowane. No i możemy zakładać, może ja się mylę, ale tak zdroworozsądkowo zakładam, że w związku z tym już po świętach, akurat jak dzieci będą miały wracać do szkół, to pojawi się omikron w bardzo mocnej fali i będziemy mieć zaraz łagodne przejście od lekko spadającego płaskowyżu do kolejnej fali omikrona tym razem. Znaczy, możliwym jest taki scenariusz i my oczywiście analizując to, co się będzie działo właśnie w perspektywie kilku tygodni, taki scenariusz zakładamy, że będzie najbardziej prawdopodobny, że tak naprawdę płynnie ta fala czwarta, wywoływana przede wszystkim mutacją Delta, przejdzie w falę piątą, już związaną ściśle z omikronem, ale te działania, które podjęliśmy, bo to też jest tak, że jak wirus pojawia się w populacji i zanim dojdzie do zdominowania tej populacji przez daną mutację, to mija, tak jak patrzymy na doświadczenia z przeszłości, mniej więcej 2 do 4 miesięcy. Omikron charakteryzuje się tym, że jest rzeczywiście bardzo zakaźny, więc przyjmujemy jako najbardziej prawdopodobny wariant, że to są raczej 2 miesiące niż 4 miesiące, co oznacza, że prawdopodobnie na koniec stycznia będziemy widzieli takie przyspieszenie i rozpoczęcie piątej fali w tym sensie, że zacznie się dominująca pozycja omikrona, bo to ona będzie definiowała tą piątą falę. Czyli rozumiem, że mamy miesiąc mniej więcej, żeby coś zrobić, więc chciałem się zapytać, to jest pytanie, które wraca nieustająco i lewica je zadaje, prawica rzadziej. Czy w końcu zaczną się jakieś bardziej zdecydowane restrykcje? No myślę, że przede wszystkim już mamy do czynienia z takimi bardziej zdecydowanymi restrykcjami. Ja przypomnę państwu i panu redaktorowi, że my jak tylko dowiedzieliśmy się o omikronie i zaczęliśmy szacować ryzyka tego, co może zdarzyć się w przyszłości, to natychmiast 1 grudnia już wprowadziliśmy takie restrykcje, które były, powiedziałbym, jeszcze takim łagodnym zaostrzeniem. My nazwaliśmy nawet ten pakiet takim pakietem alertowym. Natomiast im więcej informacji gromadziliśmy, im więcej wiemy na temat ryzyka związanego z omikronem, bo czy WHO, czy ECDC, czyli Europejska Agencja do Spraw Kontroli Zakażeń, szacują ryzyko
ryzyko związane z omikronem, w sensie przyspieszenia zjawisk epidemicznych, jako bardzo wysokie w tej chwili. Więc od 15 grudnia mamy już taki poważny pakiet restrykcji. Ten pakiet restrykcji to z jednej strony 3 tygodnie poza nauką stacjonarną, a też zwracam Państwa uwagę, że rzeczywiście podczas tej fali czwartej to główną czy dominującą liczbą ognisk były ogniska szkolne, które się pojawiały na etapie przyspieszenia zakażeń, przy czym my mieliśmy taką politykę, że chcemy tą naukę utrzymać jak najdłużej, no bo widzimy po tym roku przerwy w zasadzie w nauce stacjonarnej, jakie są też negatywne konsekwencje. No to przejdźmy do szkół. Pan minister zgrabnie przeszedł do szkół, więc ja nie mogę zadać pytania, czy przegrał pan walkę z ministrem Czarnkiem o to, czy będą obowiązkowe szczepienia dla nauczycieli. Pan zapowiedział, że będą. Minister Czarnek powiedział, że on nie będzie tego wymagał. Pan minister Czarnek ma wątpliwości. Rzeczywiście rozmawialiśmy na ten temat. Na razie jesteśmy w takiej sytuacji, że ja dzisiaj podpisałem już rozporządzenie, które wprowadza obowiązkowe szczepienia dla medyków, dla wszystkich zawodów medycznych z siłą obowiązywania od 1 marca, tak żeby ci, którzy jeszcze nie dokonali szczepienia, mieli tą ponad dwumiesięczną czas na zaszczepienie, bo przypominam, że chodzi tu o pełne zaszczepienie, czyli również dwie dawki muszą być przyjęte. I czas po drugiej dawce, rozumiem. I czas 14 dni w zasadzie po drugiej dawce, ale tu mówimy bardziej nie o regulacjach prawnych i obowiązywaniu w sensie prawnym, tylko o skuteczności szczepienia. Więc pod tym względem mamy już wprowadzony ten obowiązek na poziomie medyków. Ale to dotyczy lekarzy. Tak. Druga grupa, o której w tej chwili rozmawiam, to jest grupa służb mundurowych. Dotyczy to zarówno wojska, policji, straży granicznej i tutaj razem z panem ministrem Mariuszem Błaszczakiem oraz panem ministrem Mariuszem Kamińskim prowadzimy też taką rozmowę. Ustaliliśmy sobie, że przez ten okres świąteczny przeprowadzimy takie dokładniejsze analizy dotyczące poziomu wyszczepienia i też przede wszystkim tego, co oznacza formalnie w tej sytuacji brak szczepienia. Czy to jest tylko przesłanka do wręczenia kary administracyjnej, czy to jest też przesłanka do tego, żeby pod kątem organizacji pracy dokonywać jakieś konkretne działania. Bo proszę pamiętać, że obowiązek szczepienia nie oznacza, że medycy bądź służby mundurowe w przyszłości, bądź też nauczyciele będą mieli w jakiś sposób będą odsunięci od pracy albo na przykład będzie rozwiązywany. No to właśnie o to za chwilę się zapytam. To zależy od polityki pracodawcy, no a siłą rzeczy tam, gdzie pracodawcą jest państwo, zależy od państwa. Do tego już za chwilę będziemy przechodzić. Na razie żegnamy się ze słuchaczami Radia RMF, ale pozostajemy na stronie RMF24, w radiu internetowym RMF24 i na naszych mediach społecznościowych. Przypomnę, naszym gościem jest minister zdrowia Adam Niedzielski. No i wracam do tych służb mundurowych i do nauczycieli, i do lekarzy. Mówi pan minister, że obowiązek nie oznacza, że będzie można coś zrobić. Zacznijmy od nauczycieli, bo rozumiem, że o tym ta debata się toczy. Na razie nie zaszczepiło się mniej więcej 1/5 nauczycieli. Takie są dane samego Ministerstwa Edukacji. Minister Czarnek mówi to bardzo mocno. No i co z nimi? Jeśli nawet wprowadzicie obowiązek, to co pracodawca będzie mógł zrobić z nauczycielem, który odmówi szczepienia? No dokładnie o tym dyskutujemy, bo o ile w innych miejscach pracy są takie możliwości organizacji, które mogą oznaczać bądź to przesunięcie na zaplecze tak zwane, mówię tutaj czy o służbach mundurowych, czy też o kwestii tego, jak organizowana jest praca medyczna, to w szkole jest to o wiele trudniejsze po prostu, bo nauczyciele siłą rzeczy muszą mieć kontakt z dziećmi, więc szukamy takiego sposobu, takiego rozwiązania, które no, nie spowoduje, że nagle z dnia na dzień będziemy mieli odsunięte 10 bądź nawet 20%, bo tyle jest osób niezaszczepionych. Chociaż ja myślę, że wprowadzenie ale tego jakie obowiązku może być takie, zmotywuje. Panie ministrze, znaczy, jakie może być to rozwiązanie? Znaczy, jeżeli nie można ich przesunąć w inne miejsce i nie można zwolnić ani przesunąć na urlop bezpłatny albo płatny, to co można z takimi nauczycielami zrobić? Znaczy, tutaj trzeba na pewno też rozważyć takie rozwiązania, które jednak oznaczają czasowe odsunięcie. Ja jako minister zdrowia absolutnie uważam, że pojęcie bezpieczeństwa zdrowotnego ma o wiele większe znaczenie niż światopogląd i to często mylnie formułowany
danej osoby i my również, ja nie mówię tutaj tylko o klasie politycznej, o politykach, ale my jako społeczeństwo również musimy sobie odpowiadać na pytanie, co jest ważniejsze, czy argumenty, które są paranaukowe, oparte na dziwnych teoriach spiskowych, czy jednak bezpieczeństwo zdrowotne, szczególnie tutaj naszych dzieci, a niestety tak sytuacja wygląda, że Omikron, tak jak poprzednie fale, może w mniejszym stopniu Delta, omijały dzieci. No Delta już nie omijała. To Delta wiemy, już nie dzieci. Omija dzieci, a z całą pewnością Omikron również tak nie będzie czynił, więc pod tym względem to zawsze jest pytanie, co za co. Moje stanowisko jest takie, że bezpieczeństwo zdrowotne jest najważniejsze. No, o nauczycielach rozumiem jeszcze dyskutujecie, ale o lekarzach dzisiaj już pan minister podpisał tak. Rozporządzenie. Więc to rozporządzenie jeszcze wymaga kontrasygnaty pana ministra Kamińskiego, który dziś bądź jutro rano podpisze. No to teraz pytanie, a co jeśli lekarz odmówi? Wiemy, że są lekarze, którzy są niezaszczepieni i którzy wręcz deklarują, że się nie zaszczepił. Co z nimi? Pracują? Pan co, to jest tak, że przede wszystkim, to nie tylko lekarze, bo tu mówimy o wszystkich zawodach medycznych, muszą dać przykład. I ten przykład, tak rozmawialiśmy, myśląc o tych obowiązkach, no musi rozpocząć się od tej grupy. Zresztą jak rozpoczynaliśmy szczepienia, to przypomnę, że w tak zwanej grupie zero, w pierwszej kolejności, byli właśnie medycy po to, żeby zabezpieczyć ich jak najszybciej. Panie ministrze, ale dawanie przykładu to jest oczywiście bardzo szczytna zasada. Wiemy, że prawo generalnie działa wtedy, czy rozporządzenie, kiedy są jakieś konsekwencje. Ci ludzie, którzy się nie zaszczepili, ci pracownicy zawodów medycznych, którzy się nie zaszczepili, zaszczepić się, to już trzeba powiedzieć zupełnie jasno, nie chcieli. W związku z tym, co z nimi można zrobić, panie jeśli nadal nie będą chcieli? Na pewno odsunąć ich od bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Przynajmniej ja będę tak do tego zagadnienia podchodził, bo na pewno będziemy rozmawiali z dyrektorami szpitali, instytutów na ten temat, jak działać. Tylko zwrócę panu uwagę, że o ile w szkołach mówimy o takim marginesie 1/5, to wśród lekarzy to jest zaledwie kilka procent. To jest zaledwie kilka procent, więc tutaj... To prawda, ale to jest bardzo głośne kilka procent. To, że te grupy są krzykliwe, tak jak pan zauważył, to też pokazuje pewną charakterystykę dyskusji, jaka toczy się na temat szczepień, że bardzo nieliczna grupa, która potrafi w dobrze zorganizowany sposób dobrze krzyczeć, zaczyna narzucać swój punkt widzenia całej reszcie. Więc... Ale panie ministrze, to jest trochę tak. Mamy taką panią doktor, znaną pracownicę w Białymstoku Uniwersytetu Medycznego, pani doktor Dorota Sienkiewicz, apelująca do rodziców, nie szczepcie dzieci, kompletnie wbrew paradygmatowi i nawet nie jesteście w stanie, jako ministerstwo, jako uniwersytet, ja doprowadzić nie do zerwania współpracy. Pani. Uniwersytet to jest autonomiczna jednostka, to jest więc jasne. Minister zdrowia. Ja na pewno będę rozmawiając z tymi instytucjami, które mi podlegają, czyli NFZ, który kontraktuje świadczenia, żeby wszystkie takie warunki, które właśnie kwalifikują do świadczeń, wymagały odpowiedniego zaszczepienia. To jest sytuacja trudna. Naprawdę z całą powagą jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, trudnej w tym sensie, że jest poważne ryzyko, że Omikron przyspieszy wszystkie zjawiska pandemiczne i trzeba zrobić wszystko, to dotyczy właśnie obowiązkowych szczepień, żeby uniknąć tej trudnej sytuacji. Bo ja też, panie redaktorze, doskonale wiem, jak wygląda sytuacja, która się wymyka spod kontroli, bo rozmawiałem z moimi kolegami z Rumunii, z Bułgarii, gdzie na SOR-ach działy się dantejskie sceny i to i ten ruch pacjentów, jeśli można tak powiedzieć, nie odbywał się w sposób zorganizowany. Było po prostu jeden wielki lazaret, który przyjmował pacjentów. Ale ja jeszcze raz rozumiem, że pan minister wnioskuje o to, żeby w największym skrócie lekarze, pracownicy medyczni, służb medycznych, którzy się nie zaszczepią, byli odsunięci od kontaktu z pacjentami. Gdzie taki lekarz mógłby trafić? Wie pan co, tutaj tak, ja nie życzę pacjentom, szczególnie tym z wielochorobowością, żeby obsługiwał ich medyk niezaszczepiony. Ja też tego nie życzę szczególnie pacjentom. Jak przychodzą do mnie szefowie hospicjów, którzy wręcz oczekują czy żądają, żeby takie obowiązki wprowadzać, bo oni na siebie absolutnie ryzyka takiego nie wezmą, żeby narażać ludzi ciężko chorych na jeszcze dodatkowe powikłania, dodatkowe dolegliwości. Więc mój punkt widzenia niestety jest tutaj dosyć twardy. Czyli nie bez kontaktu z tym, a można to zrobić bez ustawy? Rzecznik, były rzecznik już praw obywatelskich, Adam Bodnar, mówi, bez ustawy tego zrobić nie wolno. Rozporządzeniem nie wolno człowieka przesunąć w inne miejsce, nie wolno mu odebrać możliwości wykonywania jego zawodu. To jest nieprawdziwe stwierdzenie. Jeżeli są w
wprowadzane pewne warunki dotyczące wymogów pracy na stanowisku pracy, to zgodnie właśnie z prawem pracy pracodawca ma prawo takie warunki egzekwować, warunki dotyczące różnych rozwiązań określanych czy przypisywanych do stanowiska pracy są właśnie w rozporządzeniach i kodeks pracy mówi tutaj dosyć klarownie, że wszystkie źródła prawa, które mówią o takich dodatkowych warunkach wykonywania pracy, no są warunkami, które absolutnie muszą być uwzględniane właśnie przy stosunku pracy. Nie może pracować z pacjentami, no to co, pójdzie pracować na recepcji? No na recepcji też nie może, no będzie palaczem? No, znaczy, no pytanie, co może zrobić? Mamy tak skonstruowany system w tej chwili finansowania systemu opieki zdrowotnej, że praca przy chorych na COVID jest związana z wypłatą dodatku, który podwaja wynagrodzenie. Myślę, że osoby, które będą niezaszczepione, no absolutnie nie powinny się narażać, czy być narażone na takie ryzyko zakażenia, więc na pewno nie będą też mogły korzystać z tego rozwiązania dotyczącego podwajania swojego wynagrodzenia. To pan minister mówi o tym, czego nie będą mogły robić. Ale organizacja pracy daje przestrzeń na to, żeby te ułamki procentów, bo w przypadku lekarzy, zresztą ja tutaj chcę też podziękować przedstawicielom samorządów, nie tylko lekarskiego, ale czy diagnostów laboratoryjnych, czy fizjoterapeutów, czy pielęgniarek za jednoznaczne stanowisko. Panie redaktorze, naprawdę nie kierujmy się głosem 1%, tylko tym, jakie jest stanowisko ludzi, którzy są na czele izb samorządowych i oczywiście naukowców. Ja jestem absolutnym zwolennikiem obowiązkowych szczepień dla lekarzy. Chciałbym być jasno zrozumiały. Pytam się raczej, co mogą zrobić ich pracodawcy, jeśli oni odmówią. Ale się pyta mnie, co ja bym zrobił, jakbym był pracodawcą takiego. Tak, ja się pytam pana ministra. Absolutnie nie chciałbym kontynuować współpracy. Czyli to zwolniłby pan z pracy? Tak. Dobrze. Rada Etyczna Niemiecka Rada Etyki wypowiedziała się za obowiązkowością szczepień dla wszystkich. W Polsce coraz częściej taki wniosek jest zgłaszany. Nie tylko dla lekarzy tam i nie tylko dla pracowników służby zdrowia, w ogóle dla wszystkich. Panie ministrze, czy zastanawiacie się nad tym, czy taki obowiązek w Polsce wprowadzić? 50% Polaków, to są najnowsze badania Kantaru, mówi, tak, jesteśmy za tym, żeby dla osób dorosłych szczepienia były obowiązkowe. Wie pan co, ja myślę, że w bardzo dużym stopniu decyzja i przemyślenia oczywiście zależą od sytuacji epidemicznej. Ja od samego początku epidemii przyjmuję taką pozycję pilnowania, żeby system opieki zdrowotnej nie utracił wydolności. Więc jeżeli myślę o szczepieniach, to myślę w pierwszej kolejności o medykach, po to, żeby ten system opieki zdrowotnej w taki sposób ciągły, nieprzerwany, stały mógł zajmować się pacjentami nie tylko covidowymi, bo to przecież nie jest jedyny zakres chorobowy, z jakim mamy do czynienia. Więc jeżeli jesteśmy w sytuacji takiego ryzyka, z jakim mamy do czynienia, to oczywiście w pierwszej kolejności. Potem oczywiście uważam, że powinny być wykonywane kolejne kroki, ale to też nie tak, że bezkrytycznie w kierunku obejmowania całej populacji. Bo jeżeli będziemy mieli scenariusze epidemiczne, które są bardziej przyjazne, to znaczy, że nie będziemy mieli tych czarnych scenariuszy realizowanych, z którymi teraz się musimy liczyć, bo jednak mamy cały czas dużą liczbę znaków zapytania, no to wtedy będziemy myśleli o poszerzeniu tego obowiązku, ale teraz to jest trochę bezprzedmiotowe rozmawiać o takiej decyzji. No i nie mogę zapytać o leki. Do Polski trafiły już leki na COVID. Pierwsze, one są wprawdzie, no, leczą pierwsze 5 dni, czy zatrzymują rozwój choroby, no ale trzeba je jakoś rozdystrybuować. Jaki jest pomysł na to, żeby one dotarły do tych najbardziej zagrożonych, no bo trudno powiedzieć nawet o potrzebujących, do tych, którzy najbardziej tych leków potrzebują? Przede wszystkim to część leki, ale one szczególnie mają zastosowanie w leczeniu szpitalnym, to są w Polsce od dawna kupowane, tak, prawda, ale mówię i od o tych lekach firmy MSD, kontraktowane. Tak. Natomiast rzeczywiście pojawił się lek Molnupiravir, który ma tą zaletę, że nie wymaga stosowania ani ambulatoryjnego, ani szpitalnego, czyli można po prostu brać je w domu. Mamy pierwszą partię tych leków, to jest około 4000 podań. Te 4000 podań rozdystrybujemy do szpitali hemato-onkologicznych, czyli tych, którzy mają najtrudniejszych pacjentów. Jeżeli pacjent tam się zgłaszający będzie miał dodatni wynik, będzie odsyłany
do domu z oczywiście wyposażeniem w dane leki. Niestety mamy tutaj do czynienia z takim wnioskiem badawczym, że ten lek nie okazał się tak skuteczny, jak zapowiedziano, więc myślę, że z nim akurat aż tak dużo nadziei na razie nie łączymy i zobaczymy po prostu w ramach tego czegoś, co można nazwać pilotażem, jak wypadnie skuteczność. Natomiast chcę pana, państwa wszystkich zapewnić, że Polska i państwo polskie uczestniczy we wszystkich mechanizmach zakupowych. Oprócz tego, że uczestniczymy w takich schematach wspólnozakupowych unijnych, to również sami prowadzimy aktywną politykę zakupów i to nie jest jedyny lek, którym my się interesujemy, bo jest Paxlovid, są inne, które no już bardziej są przesunięte w kierunku leczenia szpitalnego. My cały czas trzymamy rękę na pulsie i tak jak szczepionek w Polsce nie zabrakło, tak samo będziemy w tej grupie krajów, która ma dobry dostęp do nowoczesnych leków. Teraz zadam pytanie o to, w czym Polska jest trochę surowsza od innych krajów o certyfikaty covidowe. Od 1 lutego zarówno dokument po pełnym zaszczepieniu, jak i po szczepieniu przypominającym będzie ważny 9 miesięcy. Natomiast Komisja Europejska sugeruje, informuje, że po szczepieniu przypominającym ten certyfikat będzie ważny bezterminowo, bo na razie nie wiemy, jak długo działa szczepionka przypominająca. Dlaczego u nas jest surowiej, ostrzej niż sugeruje Komisja Europejska, czy informuje? Po pierwsze, to Komisja Europejska dokładnie takie stanowisko zajęła, że rzeczywiście po podaniu standardowym, czyli dwie dawki bądź jedna, jeżeli miesięcy. Jest, to jest 9 miesięcy. I tu jesteśmy dokładnie tacy sami. I tutaj jesteśmy tacy sami i będziemy tacy sami, bo w zasadzie mieliśmy roczne okresy ważności. Na pewno od 1 lutego to będzie się pokrywało. Natomiast Komisja w przypadku boostera nie wypowiedziała się tak jednoznacznie, określając okres ważności tego, to zostawiła to państwom członkowskim. Ja z jednej strony rozumiem, że kraje mogą mieć własną politykę, ale certyfikat miał też służyć ułatwieniu pewnego przemieszczania się obrotu transgranicznego wewnątrz Unii Europejskiej. I w związku z tym myślę, że ten standard powinien być określony, bo ja widzę kraje, które robią na 6 miesięcy bądź nawet krócej po podaniu. Austria jest tego przykładem. A z drugiej strony no, są kraje, które cały czas stosują tą starą, standardową formułę roczną. Więc pod tym względem my się już zdecydowaliśmy iść w kierunku 9 plus 9, czyli 9 miesięcy po standardowym podaniu i booster przedłuża o 9 miesięcy i tak naprawdę będziemy obserwowali przede wszystkim wyniki badań, bo my patrzymy Komisja Europejska mówi to samo, będziemy obserwować wyniki będziemy badań. Obserwować. Wiemy coraz więcej, panie redaktorze. Panie ministrze, zbliżają się wielkimi krokami święta, ja teraz przejdę do tematów świątecznych, ale jeszcze chwilowo covidowych. Wiadomo, że na kościoły również nałożone są pewne ograniczenia, to jest tak jak na inne miejsca, gdzie się spotykają ludzie, 30%, nie dotyczy osób zaszczepionych. No ale powstaje takie pytanie, no jako człowiek, który się wybiera na pasterkę, nie mogę go nie zadać. Kto ma sprawdzać te certyfikaty przed kościołem? Ksiądz, ministrant, no kto miałby mieć takie uprawnienia? Wie pan co, no uprawnienia. Przede wszystkim to rzeczywiście te limity obowiązują. Mamy tak sformułowane podstawą prawną w rozporządzeniu, która mówi, że jeżeli chcesz ten limit przekroczyć, no to niestety musisz okazać swój dowód szczepienia i pod tym względem, tak jak pan zresztą powiedział, my traktujemy tutaj na równych zasadach. Nie, ale bez ja nie zarzucam, to, że tego nie, ale chodzi się, mi tylko o to, że to tak jak robi to, nie wiem, ochroniarz w sklepie, to tak samo może robić to ministrant nie ma ochroniarzy w kościele. Ale jest ministrant, ministranci bardzo skutecznie liczyli parafian. Wszyscy o tym wiemy, że potrafili stać i liczyć każdego, więc ale nie jest to takie trudne technicznie. Ale liczenie to jest jednak co innego niż sprawdzenie certyfikatu, tak mi się zdaje. Ale już zostawmy ten temat i ostatnie pytanie. Panie ministrze, a pan tradycyjnie obchodzi święta, czy gdzieś się wybiera? Nie, no tradycyjnie. Ja z rodziną najbliższą, z moją siostrą i jej rodziną, więc no będą to święta w takim małym gronie. Ale rozumiem, że gotuje pan coś na święta specjalnie, czy żona? Ja niestety muszę się przyznać, że jeśli chodzi o gotowanie, to jestem kiepskim zawodnikiem. Naprawdę i nic nawet... I z braku czasu, ale też z braku talentu w tym zakresie. A może coś pan piecze?
Nie, nie, nie wymusi pan na mnie żadnego zeznania. Deklaracji nie, tutaj. No to zadam inne pytanie. A z tych potraw wigilijnych takich, które będziemy wszyscy spożywać, oczywiście różne są w różnych regionach, pamiętam o tym, różne są również w warszawskich domach, bo jesteśmy z bardzo różnych miejsc, ale jaką potrawę pan tak szczerze najbardziej z tego wigilijnego stołu lubi? Ja absolutnie najbardziej lubię kluski z makiem i z różnymi bakaliami. Niestety to jest potrawa, którą zawsze wykonywała moja mama w świętej pamięci i ja mam bardzo jakieś takie sentymentalne podejście. A czego pan nie lubi z tego wigilijnego stołu? Bo ja na przykład karpia nie lubię. Ja powiem szczerze, to samo chciałem powiedzieć. Niestety ości to jest element, który mnie przerasta, jeśli chodzi o sztukę konsumpcji. Ości nie trzeba jeść, tak można powiedzieć. Ja wiem, ale nie jest nie łatwo lubię je tego. Wygrzebać. Tak. To prawda. Bardzo dziękuję, minister. Bardzo dziękuję. Zdrowia. Jeśli pozwoli pan, głosem. To ja życzenia jeszcze złożę. Oczywiście. Życzę państwu nie tylko spokojnych świąt, ale żebyśmy w przyszłym roku jak najmniej o COVID-zie rozmawiali. I żebyśmy zdrowi byli w przyszłym roku też. Bardzo zdrowi dziękuję. Byli.